Ponti versus komentarze. Pies go jebał. No, teraz już dwóch. Założę się, że taka gwiazda na pewno nie używa Head & Shoulders. Oczywiście, że nie używam Head & Shoulders. Head & Shoulders to jest kurwa drogie gówno dla jebanych frajerów. Używam wyłącznie kosmetyków Isana, które mają samą chemię i kosztują 25 groszy za litr. Siemanko. Witam w mojej kuchni. Znajdujemy się w programie Kuchnia Pontiego, w którym co tydzień udowadniam Polakom, że matura to właśnie bzdura. I po co ona jest potrzebna? I że sprawdzian z przyrki, co facetka zadała jutro, to też jest bzdura. I że w ogóle wiecie, że nie wszyscy ludzie, kurwa, mają dalej wiedzę ze szkoły. No kurwa, kto by się spodziewał. Witam serdecznie, kochani. Znajdujemy się w mojej kuchni, powiecie pewnie znowu: hej, Cezary, czy ciebie już kompletnie papierdoliło znowu, kurwa, do tej swojej biedackiej kuchni nas tutaj spraszasz? No, że tu jest, ktoś mi kiedyś powiedział, że tu jest jak za gierka. I ja uważam, że to prawda i to nie jest jakaś nawet za dobrego gierka, tylko to za takie GTA 2, taka gierka kiedyś była i mniej więcej to są te czasy. No to co ja zrobię, proszę państwa, no. Tu niektórzy mi mówią, że tu tylko nasrać i przyklepać. I baby z Rafałem Paczesiem tu brakuje. No ale co ja zrobię, szanowni państwo, jak tutaj widzicie? No to nie jest moje mieszkanie, to jest moich starych mieszkanie. Ja tu nie będę, ja nie wiem ile tutaj będę, ja tu nie będę inwestował, bo ja już tak pralkę musiałem kupić za swoje. Musiałem kupić, proszę was, odkurzacz za swoje. Ja nie będę to inwestował, bo ja nie wiem kiedy to. Ja i tak od nich nic nie dostałem. U notariusza byłem ostatnio, a Marcelek jak chciał iść na studia, to proszę się, znalazły pieniążki. Samochód Marcelek chce, to kurwa dostał. A jak ja chciałem amfetaminy, byłem uzależniony, to nie, nic od nich nie dostałem. Do notariusza miałem zapierdalać, jak kurwa przecież ten dziadek mi chciał przepisać to pole, co miał było za lasem, kurwa, i 2 hektary, ile tego było. To nie, też kurwa się rozmyśli na koniec. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo fajnie, że przyszliście, jest mi bardzo miło z tego powodu. O, już jesteście! Przepraszam, właśnie oglądałem sobie występ mojego kolegi Michała Kutka, Luźna Gaducha. Może niech tam leci tutaj w tle do naszego dzisiejszego piwcenia. Zapytacie pewnie: hej, Cezary, czy ty masz, czy ty się z kimś nie pozamieniałeś na głowę na własną niekorzyść? Przecież Michał cię pozwie, jakbyś miał tutaj jego na swoim filmiku. A ja się nie boję, bo Michał to jest mój kolega. A poza tym, moi państwo, niedawno została mi zdemonetyzowana kanał z powrotem. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale co parę miesięcy dostaję maila, że mam że Balcerowicz mi zdenominował demonetyzację. Nie mogę zarabiać na kanale. I moi drodzy, dostaję maila, że wykryli nieprawidłowości w moich wspaniałych filmikach i nie mogę zarabiać na YouTube. No i wtedy ja mówię: ok, i mija 30 dni, ja mogę się znowu zalogować i nie zmieniam nic. I oni mnie z powrotem przyjmują do programu zarabiającego, znowu skanują i nie wykrywają. To jest tak, jakby na przykład was żona wypierdoliła z domu, że chlejecie i obijecie na 30 dni i mówi: możesz się zgłosić za 30 dni. I wraca po 30 dniach ten mąż i mówi: no wracam, ciema, 30 dni. A ona: no i coś tam się zmieniło w twoim zachowaniu? A on mówi: nie, dalej będę ci napierdalał i pił alkohol. A on mówi: a dobra, to chodź. No moi drodzy, głupota, domek bez kota. Dzisiaj zrobimy sobie pizzę, taką pizzę dla biedaków, ponieważ ja nie mam tutaj piekarnika, ja robię tak zwaną pizzę spod płomyka. A i tutaj też ważna sprawa, zapraszam na luźną grupuchę, tutaj gdzieś będzie, tutaj gdzieś wyskoczy okienko. Tam wy, moi kochani grupuchowicze, zdecydowaliście, że będzie to tym razem pichcenie, a nie wielki test. Chociaż ja miałem taki pomysł, żeby zrobić wielki test wierności twojej starej, oczywiście, czy ona tam przypadkiem kantem po rogach ojca nie wali. Ja, ale zrobię taki filmik, że
do twojej starej wyślę takiego specjalnego przystojniaczka i będziemy testować jej wierność w formie pranku. Ale dzisiaj, kochani, robimy pizzę tak zwaną szybko. Pizza podpłomykowa, jak ja to mówię. Kochani, właśnie taką pizzę dzisiaj przyrządzę. Ona będzie dosyć prosta, mam nadzieję, że wszystko się uda. Proszę tutaj Pączyniego o pokazanie, co będzie nam potrzebne do tej pizzy. Oczywiście cebulę. Cebulę już mam tutaj pokrojoną, ona będzie tam na wierzchu. Czosnek, proszę Państwa, czosneczek. To jest wspaniała rzecz, tylko będę musiał jeszcze go pokroić. Ser żółty. Ja go tutaj już potarłem na tarce, czy też, jak to mówi moja dziewczyna, na tartce, bo ona jest troszeczkę meszugę. Ona na przykład nie stara też tarota, tylko tarkrota. Ona też, ona ma różne takie. Ona, ja bardzo lubię, jak ona mówi, że ten, że musi zasunąć drzwi. Że czy pyta, czy ja zasunąłem drzwi. Wejściowe do domu. Czy zasunąłem drzwi. A ja mówię, co ty? Ty w namiocie się wybywałaś, czy co? I przyjechałem do niej, tam rodziców poznać. Rzeczywiście, bardzo ładny namiot z tropikiem. Nie żartuję, oczywiście Sylwuszka pozdrawiam. Będzie nam potrzebne puste wino, które posłuży nam za wałek, bo ja nie mam niestety wałka. Będzie nam potrzebny koncentrat. No, moi drodzy, ja będę robił sos z koncentratu, bo kurwa, no, bo nie chce mi się, nie, wiecie co chodzi. A taki sos z koncentratu Łowicz jest moim zdaniem najlepszy. W ogóle nie wiem, czy kojarzycie, jak powstała firma Łowicz, to jest ciekawa historia. Ona powstała mniej więcej 2000 lat temu już, ponieważ założyciel firmy Łowicz był w Galilei i był rybakiem galilejskim i tam łowił właśnie. I przyszedł do niego Pan Jezus i powiedział: słuchaj, od dziś nie będziesz ryb łowić, tylko będziesz łowić koncentraty, dżemy oraz inne przetwory. A on powiedział: oto ja jestem, Panie. I kurwa, opłaciło się. Warto czasami Pana Jezusa posłuchać. Pieczarki będą nam potrzebne. One są zamrożone, moi Państwo. Zamroziłem je celem konserwacji, bo ja mam taki zwyczaj, że ja wychodzę sobie do Kauflandu wieczorami i tam po prostu, to też pro tip dla Was, przed zamknięciem Kauflandu są zawsze, oni wyprzedają za bezcen warzywka, bo idą na marnację, więc jesteś eko i jesteś oszczędny, idę co 23, pach, 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 witam i se kurwa zgarnia na przykład tak pieczarki za 25% wartości, więc tutaj nie ma o czym mówić. Zioła prowansalskie, to wiadomo, żeby przyprawić. Będzie nam potrzebna mąka. Ja mam akurat królową mąk, bo jestem dosyć zamożny. Jak wy jesteście biedakami jebanymi, możecie kupić na przykład podwładną mąk, jakąś służącą mąk. Też powinno wyjść, ale mówię, najlepiej kupić królową mąk. Kiedyś miałem taką koleżankę ze szkoły, się nazywała Mąka, ale już pewnie się tak nie nazywa, bo pewnie już się ożeniła z kimś. Znaczy wyszła za mąż. Oleju trochę. I co? No trochę cukru, trochę soli, wiadomo. Wszystko będzie na najwyższym poziomie, moi kochani. Teraz co robimy? Bierzemy taką miskę i będziemy robić dwie pizze. Jedną dla Poncini Records, za kamerami, za dekami, a drugą dla mnie. I robimy to w ten sposób, moi drodzy. Jest Michał. I moi drodzy, tak. Odmierzamy mniej więcej 5 łyżek takiej mączki. 2. 3. 4. I 5. No i trochę ja zawsze jeszcze tak dodaję na koniec, bo to chuj wie, nie wiadomo. Lepiej za dużo niż za... Nie, jeszcze troszeczkę. Lepiej za dużo mówię, lepiej niż za mało. Ja to tak zawsze mówię. Do tego dosypujemy szczyptę soli. Tak się też dosypuje, jak się jest ogarnięty. Ja kiedyś tak normalnie dosypywałem, ale to byłem wtedy pizdą. I teraz będzie nam potrzebna woda, moi kochani. Będzie nam potrzebna woda. To zrobimy, to ja zaraz przyniosę wodę, drodzy Państwo, albo nie, bo tu weźmiemy wodę.
Oczywiście dalej nie naprawiłem kranu, ale to nie szkodzi. Bo... Ty, ale to powinna być ciepło. Nie, chyba to nie powinna być ciepło w ogóle. Normalne może być chyba, nie? Dobra, i też mniej więcej tyle samo łyżek. Tak wlewamy, żeby tak nam się tutaj wszystko zaprzyjaźniło. To jest dosyć prymitywna sytuacja. O kurde, przepraszam. To jest dosyć prymitywna potrawa, no to jedyne co potrzebujecie do tego to jest, wiecie, mąka i woda, kurwa, co więcej potrzeba. To ja podejrzewam, że to już w starożytności takie coś robiono, że po prostu mąka, woda i do pieca, i jemy, i konsumujemy sobie. I musimy z tego zrobić, moi drodzy, teraz ciasto, wyrabiamy ciasto, kurde, oj, przepraszam. Żeby mi tu nie zleciał telewizor, moi kochani. O. No i zobaczcie. I wyszła nam taka miła kuleczka. Ona jeszcze się troszeczkę lepi. Ale zaraz się to zmieni, kiedy zrobię o tak. Kiedy jeszcze trochę tam przyświruję z mąką. Po prostu trzeba znaleźć odpowiednie proporcje. A moi drodzy, zapomniałem o jednym bardzo ważnym składniku. Przepraszam, panie Poncini, muszę wziąć lodówkę. Kupiłem także, to jest tak zwany backupowy plan, czyli ketchup. Jeśli okaże się, że to smakuje jak gówno i trzeba będzie. Tutaj ciekawostka, może tutaj, bo ja też nie chciałbym naszych widzów zanudzać. Kiedy ciasto jest robione. Ciekawostka jest taka, moi kochani, że kupiłem ten ketchup w Kauflandzie. Ponieważ ja ogólnie nie znam się na ketchupach, nie wiem jakie ketchupy, ja zawsze lubiłem tortek z tej ketchup. Kurde, no nie mogę patrzeć jak to się... No i zapytałem tak mojego kolegi, który się nazywa Bartek Walos, mówię do niego: Bartek, jaki jest najlepszy ketchup? I on mi powiedział, że najlepszy jest ketchup Kotlin. No to ja mówię, dobra, kurde, i kupowałem Kotlin cały czas i rzeczywiście był dobry, tylko ten korek miał taki kapek. No i moi drodzy, i teraz byłem, i w promie był taki kotliński. No to ja myślę sobie, kurwa. No to pewnie jest jakiś siostrzany, nie? Wiesz co chodzi? Poncini, wiesz co? Tak. A tu figa, moi kochani, to jest takie gówno. To jest tak jakbyście... To jest tak jakbyście kupili w Deichmannie buty Adidasa. Wiecie o co chodzi? Że kurwa, ja nie wiem jak oni się ugadywają z tym Deichmannem, ale jak kupujesz buty Adidasa, to jest spoko, a jak kupujesz Deichmannie, to jebią kurwa po dwóch dniach. Więc uważajcie na to. A jeszcze taka ciekawostka, na przykład o panu Bartku Walosie, jak już wyrabiam to ciasto, to jest taka, że ostatnio z nim rozmawiałem i Bartek Walos na przykład z takich kulinariów, to bardzo nie lubi KFC, ponieważ tam kiedyś jakieś tam nieprzyjemności miał te. I on mówi, że mi powiedział, że oni robią tak panierkę, że se w dupę wsadzają kurczaka i oni i w ten sposób panierują tam ten. No ale ja powiedziałem z kolei, tak chciałem wybronić, że prawdopodobnie jest tak, że oni tam bardzo humanitarnie te kurczaki traktują i czekają, aż one umrą ze starości. Nie zabijają. I prawdopodobnie wyszła taka teoria, że ci pracownicy KFC, jak idą do pracy, to mówią do siebie takie hasło: hej, hej, co tam słychać? Stare kury nie chcą zdychać. O, taka ciekawostka. A my tymczasem mamy już pierwsze ciasto. Ja zrobię od razu dwa, bo mam już upierdolone to. No tu już możemy liczyć, że mamy prawie jedną łyżkę, więc dopierdolimy tylko raz, dwa, trzy, cztery. Ale to ja już myślę, że Poncini tutaj już ten, zrobisz takie przyspieszenie, że tak robię tak... Albo coś, no tutaj to też nie chodzi o to, żeby państwa czas cenny zabierać, prawda? O, to znowu wy, moi drodzy. Ważne sprawy są omawiane. Kiedy nasze tutaj ciasta się tutaj leżą i nic nie robią, my zajmiemy się sosem. A sos będzie złożony z takiego posiekanego czosneczku, który wrzucam w taką opakowanie po jakiejś zupie z jakiegoś cateringu zupowego, dietetycznego.
Do tego wrzucamy trochę koncentratu tego właśnie z tej firmy Łowicz. Nie wiem ile, no tak wiecie, no tak na oczko, ja podejrzewam, że i tak nikt tego nie zrobi. W sensie, jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak się to robi, to prawdopodobnie sobie obejrzy kurwa Stilgara odcinek, który jest 3 razy krótszy i on tam poleca kod gry G2 z kodem Stilgar macie 3% cashbacku. Bez beku chyba. Przepraszam. Dobra, no i tak robimy. Tutaj myślę, że nam wystarczy to. I teraz trochę to rozrzedzimy, trochę wody. Tak, nie wiem, tak na oczko, nie? Trochę oleju. Żeby to było takie trochę gęste, trochę niegęste. Wiecie o CD? Takie, żeby to było takie nie wiadomo jakie. Dobra. Teraz, moi drodzy, ja zajmę się rozwałkowywaniem. Ale będę to robił w samotności. Bo nie pesz, jak ktoś ogląda, jak ja rozwałkowuję. Właśnie opowiadałem Ponciniemu historię, którą mi opowiedział Bartek Walos, ponieważ ja bardzo jestem fanem Warsaw Shore i Don Cassia, który jest bardzo fajny i pewnością siebie bym mógł obdarzyć całą Polskę. Najlepsza sytuacja z Warsaw Shore jest taka, kiedy Don Cassio stoi lekko już pijany bardzo na Nowym Świecie w Warszawie i jakiś typ mu grzebie w majtkę. A Don Cassio pali papierosy. Na co Don Cassio reaguje w ten sposób, że nachyla się do niego i mówi: jak go postawisz, to jest twój. No i to jest najlepszy, co ja słyszałem kiedykolwiek, moi drodzy. No i chyba się nie udało z tego, co ja kojarzę. A my już tymczasem mamy... już tutaj mamy rozwałkowane elegancko. Pewnie pan Paweł Chałupka to mi kurwa po mordzie dał, jakby zobaczył, jak ja to robię. On to pewnie tak umie tak... Bo pan Paweł to się zda na trochę na pizzerniach. Ja to taką jestem osobą dosyć niebrawą w tym klimacie. Dobra. Szanowni Państwo, mamy dwie pizze. I teraz tak, co robimy? Wyjmujemy jakąś patelenkę. Może być o taka. I będziemy podpiekać z jednej strony tą jedną z tych takich ciastowych śrudaków, żeby była po prostu taka, żeby nie była miękka, wiecie o CB. No bo po prostu jak ona będzie taka miękka, to ona wam kurde rozmięknie się i do dupy. Trzeba ją tak po prostu scalić w sposób taki, żeby ją kurde. No i tak parę minut, żeby ona się tu przysiurdaczyła. I wtedy będzie wszystko dobrze, moi drodzy Państwo. A ja tymczasem pewnie poglądam sobie luźną gaduchę. A w ogóle, moi drodzy, przy okazji, ja również niedługo porywam się na nagranie swojej własnej luźnej gaduchy. Oczywiście nie będzie to pod nazwą luźna gaducha, która jest zarezerwowana przez Michała, ale w resorcie będę nagrywał swój crowdwork special i zapraszam 14 grudnia, jeśli pan Morawiecki przypadkowo z małej pozwoli. A, jeszcze moi państwo, może mogę jeszcze wam pokazać, co robimy, kiedy czekamy na robienie na pizzę. To ja sobie robię tak, moi drodzy państwo. Sobie tu przychodzę, w przerwie od gotowania strzelam sobie gola, zajmuję się piłką nożną. Szanowni Państwo, kiedy czujemy już, że spód naszej pizzy jest twardy, tak jak tutaj, przekręcamy ją na drugą stronę i sosujemy ją. Nie jakoś tam zbyt agresywnie, bo to wiadomo, z niewolnika nie ma pizzownika, co za dużo to niezdrowo. Wszystko można, co nie można, byle ścicha i ostrożna. Na świętego Nikodyma to różnie bywa z pogodą.
No i tutaj mamy, troszkę za dużo zrobiłem tego sosu, ale to nie szkodzi. No i teraz tak, moi drodzy, mamy przysosowaną pizzę pysznym soskiem z koncentratu niestety. I teraz będziemy ją posypywać serem. Czy czujecie te nie, przepraszam. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Ja pierdolę, co za frajer jada. Dobrze, że ja tak tylko od skoku prowadzę te programy kulinarne, bo ja siebie w tym nie widzę, drodzy państwo. Jak ja bym musiał powiedzieć nieironicznie hasło, szkoda, że państwo nie mogą tego poczuć, to kurwa nie zabić. Dobrze, na to kładziemy cebulę. Cebulka, tak wiecie, swoim tempem, jak kto lubi, tak naprawdę, przede wszystkim. Bo ja mam tak wszystko wyliczone na dwie porcje mniej więcej. I tak też się postaram przysiurdaczyć te maniane. No i pieczarki. Ale kochani, tutaj tak naprawdę nie ma dobrego przepisu i nie ma złego przepisu. Bo tutaj można co kto chce. Nawet i ananasa. Chociaż tu ktoś powie, o kurwa, coś tam, majonez kielecki to jest dupa. Kochani, co to za różnica? Niech każdy je co chce, niech się nikt nikomu nie pierdziela za przeproszeniem. Ja z majonezów to najbardziej lubię majonez Tomek Kielecki stand-up. Najmłodszy majonez w Polsce zresztą. 97 rocznik. Dobrze, moi kochani, no myślę, że mamy już tutaj, te pieczarki to można dosyć gęsto, moi państwo, bo one mają to do siebie, że się kurczą niczym kutasek po dobrym stosunku. O, Jezus Maria. Moi drodzy, przepraszam. Udajmy, że powiedziałem to ironicznie, chociaż powiedziałem to. Powiedziałem to naprawdę. Dobra, kochani, no i co? I teraz będziemy to... teraz to ja myślę, żeby to zakryć. Albo nie, no nie wiem właśnie, bo z jednej strony nie jest dobrze, z jednej strony jak będziemy mieli taką cyrkulację powietrza, to się wszystko tam dobrze zaprzyjaźni, a z drugiej strony jak krople Gabriela Fleszara będą nam tutaj owiewać tą pokrywę i będą spadać, to ta pizza będzie taka namiąknięta i taka do dupy, więc nie wiem w zasadzie jaki jest dobry złoty środek. Myślę, że na początku trochę zrobimy tak i trochę tak po prostu. Wiecie, bo to jest z wyczuciem po prostu. Będę wyciągał. Nie powiem drugi raz żartu o kutesku. I chciałem bardzo serdecznie przeprosić za... No wiecie państwo jak to jest, czasami człowiek chce być śmieszniejszy niż jest. Chce zabłysnąć, koledzy patrzą. I wyrwie się takie gówno i potem się prosi Ponciniego, żeby skasował, a Poncini nie jest za bardzo chętny. No i ostatecznie ląduje taki żart o kutasku. No i już jest, no i to i nie ma co. Dobra, moi drodzy. Moi drodzy, koń tutaj nam się finiszuje, fajnie nam dochodzi. O Jezu! Kochani, no ja tutaj po prostu nie mogę. Dobra, nam tutaj się właśnie skończyła robić pizza, więc zmniejszamy płomień tak naprawdę. Jezu, jak ja nie lubię, jak ktoś mówi tak naprawdę, kurwa, na koniec zdania. Ja pierdolę, to jest takie irytujące. Więc teraz po prostu robię coś tam tak naprawdę. Byłem teraz w banku tak naprawdę i wziąłem kredyt gotówkowy tak naprawdę. No i tak naprawdę mamy już tutaj gotową pizzę, drugą już tutaj wrzucam, żeby nam się też tutaj robiła. No i moi drodzy, pozostaje nam tylko pokroić to. Najlepiej na tym blacie, bo on jest twardy. Ja cię kręcę, widzicie kochani jak to jest? Dobra. I pierwsza pizzka jest dla Ponciniego, bo on jest osobą głodną i tam jechał swoje, odjechał. Więc proszę uprzejmie, Poncini.
Tak, zaraz ci dam pączyni, tylko jeszcze się pożegnam z widzami i im pokażę. Moi kochani, tak wygląda nasza pizza. Spod płomyczka. Jest to banalnie prosty przepis, który każdy może wykonać w swoim domu. I można coś fajnego sobie ogarnąć do oglądania na przykład luźnej gaduchy Michała Kutka. Ale również można zobaczyć jakiegoś innego mojego kolegę. Tylko moich kolegów można oglądać, a reszta cweli, wiadomo, do wora, a wór do Michała Bajora na chatę. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na przerwę. Zapraszam na przerwę. Jak to było? Tyle ode mnie. Dziękuję za pierwszą część. Tomasz Karkowski.